Biorąc pod uwagę różnicę czasową między Polską a Nową Zelandią, to w nocy czasu polskiego publikowane są istotne dane dla nowozelandzkiego dolara, a jest to jedna z głównych par walutowych, wymieniana właśnie wśród par grupy Majors. Dlatego też zawsze spekulanci walutowi, inwestorzy spoglądają na te waluty, zastanawiają się, jak określone sentymenty wpływają na nią oraz oczywiście w jaki sposób też pośrednio wpływają na pozostałe waluty. W dniu dzisiejszym, w nocy czasu polskiego, mieliśmy do czynienia ze zmianą zatrudnienia w Nowej Zelandii. Rynek spodziewał się -2%, czyli dokładnie spadku zatrudnienia o 2%, tymczasem spadek wyniósł jedynie 0,4%. I tak samo stopa procentowa zgodnie z założeniami rynkowymi miała wynieść 5,6%, tymczasem okazało się, że ten wynik wynosi 4%. Nie są to może zabójcze dane, ale ewidentnie są to dane na plus dla Nowozelandczyka i o tym, jak te dane wpłynęły oraz czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie na głównej parze walutowej, jaką jest kiwi, czyli dolara amerykańskiego. O tym chciałbym porozmawiać z naszym gościem, Kamil Jaros, analityk biuro maklerskie mBank. Witaj, Kamilu. Witam, dzień dobry. Kamilu, dane bardzo dobre dla Nowozelandczyka. No właśnie, powiedziałeś nie zabójcze, natomiast na pierwszy rzut oka to te dane są no, mocno zabójcze. No, oczekiwania są dużo, były dużo plasowane na dużo wyższym poziomie. Zresztą dość powiedzieć, że jeszcze w maju Ministerstwo Finansów szacowało, że ta stopa bezrobocia sięgnie 8%, więc tutaj spadek tak naprawdę w drugim kwartale stopy bezrobocia z 4,2 na 4%. W sytuacji, kiedy no, drugi kwartał był dla Nowej Zelandii bardzo trudny ze względu na obostrzenia i walkę z wirusem, która oczywiście zakończyła się, jak wiemy, sukcesem, ponieważ w Nowej Zelandii w tej chwili właściwie nie ma aktywnych przypadków osób zakażonych wirusem. Jedynymi ograniczeniami w tej chwili w Nowej Zelandii są ograniczenia związane z przekraczaniem granicy Nowej Zelandii, natomiast wewnątrz samej Nowej Zelandii życie wraca już do normy. No i właśnie, drugi kwartał tutaj był, w drugim kwartale był poniesiony ten koszt, który jakby nie widać go na tych danych z rynku pracy. Ale te dane są troszeczkę jakby może nie tyle przekłamane, co mogą trochę wprowadzać błąd, ponieważ mimo wszystko rzeczywiście rynek pracy w Nowej Zelandii nie jest tak, nie wygląda tak różowo, jakby tutaj te pierwsze dane mogły na to wskazywać. To wynika z kalkulacji. Po prostu część osób, które są bez pracy, przestały też aktywnie tej pracy poszukiwać. To mówimy tutaj, zwrócę uwagę o tym drugim kwartale, kiedy obowiązywały wtedy jeszcze w Nowej Zelandii obostrzenia i blokady dotyczące poruszania się, więc te poszukiwania pracy też było utrudnione. Więc ze statystyk wypadły osoby, które mimo że straciły pracę, to właśnie jej aktywnie nie poszukiwały, a tutaj to aktywne poszukiwanie pracy jest no, tutaj podstawowym takim czynnikiem, który kwalifikuje do tego, by tutaj w tych statystykach być uznanym. No i w związku z tym, przez to, że mamy tutaj stopa bezrobocia, to jest oczywiście liczba bezrobotnych przez liczbę osób, które są aktywnie zawodowo. Jeśli z takiego dzielenia wyrzucimy z licznika, z mianownika tą samą liczbę osób, to wtedy zdecydowanie jakby relatywnie mocniej spada licznik, w związku z tym mamy tą niższą stopę bezrobocia, co no właśnie jest dobrą informacją, szczególnie dla obecnej premier, która niedługo zbliżają się wybory, więc takie dane rzeczywiście będą jej wspierać, choć nie przypuszczam, żeby akurat to był czynnik decydujący, bo jak wiemy, zapewne wszyscy była, znaczy obecna premier no, ma tutaj zdecydowane poparcie i tutaj jeśli chodzi o wynik wyborów, to nie ma się czego obawiać. Ale same dane, miejmy świadomość tego, że te dane w przyszłych kwartałach i właśnie w tym trzecim bieżącym i do końca roku będą się jednak pogarszać, ponieważ do końca do września, we wrześniu wygasa wsparcie dla osób bezrobotnych w ramach właśnie walki z wirusem. Być może będą jakieś jeszcze przedłużone programy, ale w tej chwili się o tym nie mówi, więc jakby zakładam, że ten program, który będzie
dalej znaczy będzie właśnie wygaszany, później ewentualnie jakieś jeszcze 12-tygodniowe programy są brane pod uwagę. Prawdopodobnie też poprawi się jakość zbierania danych, bo trzeba też wziąć pod uwagę, że dane, które były zbierane w drugim kwartale, no też były zbierane w trudniejszych warunkach ze względu na właśnie ograniczenia covidowe. Więc oczekuje się, że ta stopa bezrobocia będzie mimo wszystko rosła i będzie urealniała jakby tą faktyczną sytuację, co jakby jest oczekiwane, więc to też nie będzie tutaj dużym problemem. Myślę, że z punktu widzenia na przykład Banku Centralnego tutaj jakichś większych ruchów w związku ze sytuacją na rynku pracy raczej nie należy oczekiwać. Jeśli w ogóle to na zasadzie jakby reakcji na w ogóle poziom aktywności światowej gospodarki, która jak wiemy w tej chwili jakby się trochę wyhamowuje ten pierwszy taki impuls ożywienia. Także tutaj raczej czynniki globalne miały wziąć udział. Więc jeśli chodzi o rynek pracy, to właśnie tutaj te dobre dane wstępne raczej będą się pogarszały i to się będzie urealniać. Jeśli chodzi o taką szerszą miarę bezrobocia w Nowej Zelandii, to tutaj mówimy o tak zwanym stopie niewykorzystanych zasobów ludzkich i ta stopa wzrosła z 10,4 na 12%, co jakby nadal są to wartości, co jest właśnie niesamowite, jeśli chodzi o Nową Zelandię, są to nadal wartości niższe niż funkcjonowały jeszcze powiedzmy w latach na początku tej dekady. Ponieważ ta stopa, czyli liczba osób, które wchodzą jakby do tej statystyki od 2012 roku sobie powoli spadała i rzeczywiście w tym kwartale wzrosła mocno, natomiast nadal jest to są wartości poniżej właśnie tych z 2012 roku, więc biorąc pod uwagę, że w innych gospodarkach, czy australijskiej, czy amerykańskiej szczególnie, te statystyki dotyczące rynku pracy są historycznie złe, tak? W przypadku Nowej Zelandii one są gorsze niż były w poprzednich kwartałach, ale to nie jest taki dramat z widzenia historii. Więc to też pokazuje jakby komfort administracji Nowej Zelandii, samych Nowozelandczyków, relatywny oczywiście, no bo też trzeba pamiętać, że tutaj mówimy o stopie bezrobocia na przykład w mniejszości maoryjskiej na poziomie 20%, więc jednak mimo wszystko są obszary, gdzie ten osłabienie rynku pracy jest wyraźnie widoczne. Patrząc na parę walutową NZD, USD, widzimy, że od marca kiwi bardzo, bardzo się umocniło, zyskało na wartości. Część może nawet spekulantów wychodzi z założenia, że to umocnienie Nowozelandczyka będzie trwało i trwało. Natomiast tak patrząc stricte technicznie, widzimy, że dopiero po przełamaniu gdzieś 0,6750, czyli tych szczytów z przełomu roku, możemy mówić faktycznie o zmianie jakiejś takiej tendencji na nieco byczą, że tak się wyrażę, na tej parze walutowej. I powiedz mi z twojego punktu widzenia, tak zbierając wszystko w jedną całość, myślisz, że to może być dobry moment do pozycjonowania się po krótkiej stronie, czy lepiej zaczekać na to, jak ta sytuacja się rozwinie, gdyż no, póki co dolar jest cały czas w odwrocie i może ta sytuacja jeszcze chwilę potrwać? Kamilu, jak ty widzisz sytuację na Nowozelandczyku? Tak, rzecz racji, jeśli chodzi o kiwi, to tutaj parę. No właśnie, jest duży lag chyba tutaj w naszym połączeniu. Jeśli chodzi o dolara nowozelandzkiego, to tutaj sytuacja jest taka, jaką wspomniałeś, czyli właśnie ta przestrzeń 67, 50, 68 to jest coś, co tutaj będzie budować pewien opór dla byków.
Czy to jest dobry moment do pozycjonowania się? Można tutaj rozważać rzeczywiście, przy czym no, tempo wzrostu było na tyle silne, że w tej chwili musiałaby się zbudować jakaś taka platforma do tego, by móc rzeczywiście jakoś sensownie łapać te shorty na tej parze, więc w tej chwili jeszcze bym się wstrzymał. Natomiast jeśli no, przez powiedzmy kilka tygodni najbliższych para nie będzie dalej, to rzeczywiście będzie wtedy to jakby taki przyczynek do tego, żeby zakładać, że mamy do czynienia z budowaniem się jakiejś konsolidacji. No właśnie, jeśli ta konsolidacja będzie pod oporem, to jeśli nie będzie trwała zbyt długo, to tutaj można wtedy jakoś zacząć myśleć o shortach. Natomiast jeśli ta konsolidacja będzie się przyciągać i nie będzie wybicia w dół, no to taka sytuacja, kiedy mamy do czynienia ze stabilizacją rynku pod oporem, raczej będzie sygnalizowała, że ten będzie atakowany przynajmniej. Także tutaj cieszyłbym się, jeśli shorty na nowo tutaj na tej parze. Trzeba też pamiętać, że po stronie amerykańskiej mamy tutaj też zapowiedzi czy możliwości dalszej stymulacji. W związku z tym i dzięki temu osłabieniu dolara, zresztą ta fala osłabienia dolara, która ma miejsce w tej chwili, no niekoniecznie musi się kończyć. Więc ostrożnie, to jest dobry moment na to, żeby się przyglądać rynkowi z punktu widzenia shortów, ale nie spieszyć się z tą decyzją, tylko właśnie no, na razie no, nie ma też sensu się spieszyć, bo coś musi się tu zbudować, co miałoby sugerować rzeczywiście, że jest to już poziom nie do przejścia dla tej pary. W tej chwili jeszcze takich sugestii jawnych nie ma, rzeczywiście. Zbliżenie się do oporu to jeszcze nie jest jakby sama przesłanka ku temu, żeby budować te shorty no, w znacznej ilości. Kamilu, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Kamil Jaros, analityk Biuro Maklerskie mBank. Dziękuję.